A teraz przechodzimy do Flesza, bo ja też was codziennie proszę, żebyście mieli oczy dookoła głowy i to wszystko, co dzieje się w mediach, wokół was, w pracy, w drodze, z pracy do domu na przykład, ze szkoły do domu, podsyłaj nam, bo my chętnie wyjaśnimy. Na przykład ktoś przysłał słowo Pegida. Brzmi tajemniczo. Co się za tym kryje? Otóż o Pegidzie zrobiło się głośno pod koniec zeszłego roku, a szczególnie głośno na początku tego, 2015 roku. Tuż po styczniowym zamachu na dziennikarzy w Paryżu głos radykałów w Europie stał się o wiele donośniejszy. Pegida powstała na bazie niepokoju społecznego. Tłumaczy to dr Rafał Pankowski, socjolog Kolegium Civitas i działacz stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ambicje były duże, wyrażane samą nazwą, czyli patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, co wskazuje na bardzo takie wygórowane ambicje inicjatorów, liderów tego ruchu. Ten ruch zdobył pewną przejściową popularność, ale ograniczoną do Niemiec głównie. Rzeczywiście kilka demonstracji, zwłaszcza w Niemczech Wschodnich, Dreźnie, to były demonstracje bardzo liczne. I tak Pegida, która powstała na bazie niepokoju społecznego, ten ruch rozprzestrzenił się błyskawicznie na inne kraje, takie jak Szwajcaria czy Francja. Jednak według naszego eksperta grupa ta wytraciła już swój impet i zaczyna tracić na znaczeniu. Nie bez znaczenia. Było to zdemaskowanie oblicza tego ruchu Pegida jako organizacji bardzo silnie ksenofobicznej i wręcz rasistowskiej, czego ukoronowaniem powiedzmy może być zdjęcie lidera Luca Bachmana na Facebooku pozowanego na Hitlera. To zwłaszcza w Niemczech jest to bardzo wątpliwy element budowania popularności. Społeczeństwo z różnych względów oczywistych, historycznych jest bardzo wrażliwe. A więc Pegida kieruje się przede wszystkim ksenofobią. Podstawowym sposobem pokazania swojej siły przez Pegidę były demonstracje. Wiele tysięcy osób protestowało na przykład w niemieckiej Kolonii. Jednak gdy tłumy podeszły pod tamtejszą katedrę, biskup nakazał wyłączyć wszystkie światła i pogrążyć demonstrantów w ciemności i stało się to symbolem oporu wobec nietolerancji. Podobne ruchy działały i pewnie będą działać, ale w tym przypadku niemieckim pojawienie się takiego ksenofobicznego ruchu na ulicach miast wywołało bardzo ważną, bardzo budującą reakcję, kontrdemonstracje. Okazały się dużo większe i dużo bardziej w sumie spektakularne. Skrajne nastawienie nigdy nie jest dobre. Tyle o Pegidzie. Czy coś jeszcze dzieje się wokół nas ciekawego, o czym warto powiedzieć, coś wyjaśnić, powiedzieć skąd się to wzięło albo co znaczy? Czekam na wasze propozycje. Numer SMS 70044, koszt 62 grosze brutto.